Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Ten ciekawie zapowiadający się mecz skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Świat zna różne rozgrywki, ale żadne nie smakują tak wyjątkowo jak Ekstraklasa. Na dzisiejszą inaugurację sezonu czekał każdy koneser ligowego futbolu. Legia Warszawa zmierzy się z Pogonią Szczecin. Każdy kibic piłki nożnej wie, czym jest ten specyficzny głód futbolu, który trawi nas poza sezonem, bo spotkania towarzyskie to jednak nie to samo. Oczekiwanie wreszcie dobiegło końca i znowu możemy cieszyć się walką o ligowe punkty. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Mamy tutaj, Jacek, układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywali. Możemy teraz przyjrzeć się, w jakim ustawieniu zagra dziś Pogoń Szczecin. Zespół wyjdzie na boisko i zagra w systemie 4-5-1, który można chyba nazwać zachowawczym. Tak, wydaje się, że trener chce kontrolować rytm tego spotkania i cierpliwie rozgrywać piłkę. Dlatego też stawia na przewagę liczebną w środku pola. Pierwszą połowę zaczęła Legia. I tak oto tracą piłkę. Ricardo Nunes. Co teraz wymyśli? I po odbiorze strata piłki. Zobaczmy, co zrobi. Co teraz zrobi? Może dogrywać. To musi być gol! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Na powtórce widać, że bramkarz nie miał tu większych szans. Z takiej odległości ciężko spudłować. Bramka bardziej na konto obrony, która nie powinna była dopuścić do takiej sytuacji. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Drygas. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Andry Martins. Weszowicz. Próbują rozegrać po skrzydle. Uwaga, Legia w ataku. No, piłkę odebrał i stracił. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. Kibicarz złapali się za głowy. Dobra kontra, ale słabe wykończenie. Chyba zabrakło koncentracji przy tym strzale.
Antolić. Andry Martins. Jędrzejczyk. Utrzymują się długo przy piłce na własnej połowie, nie dopuszczając do niebezpiecznej kontry. Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Dobrze przesuwa się z piłką. Wrzuca na środek. Miało być ładne dośrodkowanie, ale nie wyszło. Ma trochę miejsca na skrzydle. Nikt się nie pofatygował w pole karne. Głupio oddana piłka. Za chwilę Legia rozpocznie od wrzutu z autu. Andry Martins. Antolić. Andry Martins. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Będzie chyba podawał. Zobaczymy, co teraz zrobi. I wyjaśnia Jędrzejczyk. Antolić. Atak legionistów. Ma sporo możliwości. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Był sam na sam i naprawdę powinien to wykorzystać. Co za zmarnowana szansa. Koledzy mu tego nie wybaczą. Bramkarz za łatwo wyłapał piłkę. Drygas. Drygas. Próbują ataku bokiem boiska. Przesuwa się w stronę bramki. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. A teraz palcami przenosi piłkę nad poprzeczką. Z narożnika, krótko po ziemi. Zablokowane to podanie, piłka odbita od rywala. Przeciwnik chce wymusić błąd. Przeciwnicy przejęli. Ciekawe, jak to rozwiąże. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Nowikowas. Tracą piłkę po tym podaniu. Drygas. No i strata piłki. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. I tak oto tracą piłkę. Dobrze, w tempo, będzie szansa. No, może coś z tego będzie. Dośrodkowanie, w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejną. Zaczynamy drugą połowę. Niestety strata piłki. Co teraz wymyśli? Może zdecydować się na strzał. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację.
Przechwycili przeciwnicy. Andre Martins. Nowikowas. Artur Jędrzejczyk. Andre Martins. Zobaczmy, co zrobi. I nie udaje się podwyższyć rezultatu. Ciągle jedna bramka różnicy. To może nie wystarczyć. Tomasz Podstawski. Andre Martins. Uwaga, Legia w ataku. I piłkę przejmują rywale. Tracą piłkę po tym podaniu. Co teraz zrobi? Andre Martins. Andre Martins! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Podanie na skrzydło. Idzie do przodu. No, przydałoby się dośrodkowanie. Andre Martins. Paweł Wszołek. Ma piłkę. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ech, niecelnie. Nie tym razem. Drygas. No i strata piłki. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Szansa, może coś z tego będzie. To musi być gol! Przegrywali dwoma bramkami, ale to już przeszłość. Jeszcze jeden gol i będzie znowu remis. Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja, Darku. Z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Dobrze im się układa gra. Mamy drugą połowę. Prowadzą, ale chyba jeszcze za wcześnie na rozluźnienie, prawda, Jacku? Prowadzenie Legii cieszy kibiców, ale to ciągle jeszcze nie koniec spotkania. Przydałoby się podwyższyć wynik, a przynajmniej utrzymać koncentrację na takim poziomie, by nie dać niepotrzebnie szans przeciwnikom. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, kto przejmie tę piłkę?
Tomas Podstawski. Dąbrowski. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Ruszył do przodu całkiem udanie. Dobrze przerwana akcja na skrzydle. Mija właśnie 85. minuta meczu i 5 do końca. Wciąż nie ma zmiany wyniku, niewiele już do końca, ale poczekajmy. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Gwilia! Bramkarz wybronił ten strzał. Dąbrowski. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. No i będzie zmiana. A udało mu się odebrać piłkę. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Zaczęli świetnie. Pierwszy mecz naprawdę znakomity. Komplet punktów i zapowiada się udany sezon, a wyglądają, że naprawdę są w formie. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas. Wspomógł zespół w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce.